Cześć, siemanko, tutaj ja, Rudolf Winter. Dzisiaj sobie gramy w znowu Minecraft. Witam was w kolejnym odcinku. Dziś wam pokażę, jak się trochę moja wioska zmieniła. Co jeden dzień coś nowego powstaje. Mamy, a sami zobaczycie. Zapraszam do oglądania. Oj, to nie ten świat, przepraszam bardzo. Tutaj to ten świat, który się nazywa 2. Tutaj mamy, jak wiecie, moje stworki. Przełączę się na survivala, bo budowałam coś tam i wam to pokażę. Tam widzicie coś? O, i jeszcze ta pandziulka jest słodziutka. Pandziulka, ona jest najsłodszą pandą, która tutaj jest. Zbierzmy sobie to kowadło. No i idziemy do tego czegoś, co zbudowałam. Jak wiecie, po krzyżu możecie się dowiedzieć, że to jest cmentarz. Bo jedno zwierzątko mi umarło, zdechło, bo się utopiło. Kotek to był. I tutaj jest napisane cmentarz. Jest tutaj Stefan. Urodził się 5 stycznia 2017. Zmarł 7 stycznia 2023. Czyli dzisiaj. Dzisiaj rano. I tam jest jego główka jeszcze. Ojejku! I tutaj kwiatek jest. Tu mamy przedmioty gotowe do użytku. Znicze, dębowe tabliczki, czaszkę, houstonię błękitną, ziemię i mur z bruku z mchem, żeby wybudować tutaj następny. I bardzo mi było przykro, że taki fajny kotek mi zmarł. Był najładniejszym kotkiem. Idziemy teraz spalić te moje rzeczy. Bo tu mam źródełko lawy, też zrobiłam. Żeby wyrzucać takie niepotrzebne rzeczy. No. I jeszcze coś wybudowałam, tylko nie wiem, gdzie to było. Czekajcie. No, te pandy i coś tutaj dzieje. Dwie te. Sobie tutaj to nie da się, okej. No to sobie będzie tutaj pływać, albo nie, bo to zniknie. A, jeszcze budę zrobiłam dla moich dwóch piesków, które tu były już. Znaczy nie tutaj, tylko w domku i przeniosłam je tutaj. I rano jeszcze wybudowałam zagrodę dla kotków, zaraz wam pokażę. Muszę sobie jakieś inne, bo ta jedna skrzynka mi nie wystarczy przecież. Powinno być tak, że tutaj jeszcze jest taka jedna skrzynka, tylko że od przodu pokazana, że tutaj jest dodatkowy ekwipunek. Dobra, idę pokazać wam to. Zrobię tutaj drogę, żeby nie było villagerów. O, tam. Jeszcze kilka golemów zrespawniłam, żeby nie tutaj, tam, bo to jest hotel dla villagerów. Tutaj mam dużo kotków. Taką zagrodę zrobiłam, żeby nie, jak będzie burza albo coś, żeby nie waliły tu pioruny. Wiem, że to jest pustynia, ale i tak tutaj może być burza. Dobra, czas wypuścić tamtych osadników, bo oni już za długo tutaj są. Już mają 3 dni tutaj ten hotel. 2 dni, przepraszam. A termin ważności to... Oj, przepraszam bardzo. Proszę wyjść z tego. Dzień dobry.
Halo? Wyjść? Wyjście? Dobra, muszą mieć trochę czasu, żeby wyjść. Trzeba zresetować im wszystko tutaj. Proszę wyjść! Dziękuję, do widzenia. Trzeba ich uderzyć, żeby wyszli. Zrobione. Bo już mieli za długi termin. Termin to jest jeden dzień. Tutaj drugie łóżko. I piec hutniczy. Okej. Idziemy wywalić teraz tych villagerów. Kurczę. Pięknie, dziękuję, do widzenia. No i zniszczyć to, żeby nie przychodzili tutaj. Oni z tu umieją wejść, więc jeszcze raz kładziemy. Obraz też jeszcze raz położę. Siup. I teraz gamę mode creative, żeby zespełnić dwóch villagerów następnych. Spa. Tutaj mam. Tyk. I tyk. To jest jaki? Pasterz ty. A po co wam to, jeśli tak nie pracujecie? Nie, trzeba wam tutaj coś zrobić. Może po prostu baryłkę, żebyście mieli gdzie chować. Ty na rybaka się zamienił. Płatne szty. Dobra, idziemy. Zmienić też. Kurczę. Na dwa następnych. Halo, jak się z nimi handluje? A, dobra, nie wiem. Co ci jest? Nie gra ci coś, to masz problem. Zmienię też tutaj wam. Tej, czemu tu są trzy? Ja już nie wiem, co ja robię. Przepraszam, ale to jest hotel dla jednych. Znaczy dwóch. A jak cię walnę, to cię zniszczę. Dobra, nie. Ty jesteś podejrzany. Przepraszam. Czekaj, sprawdzę time set night, czy oni idą spać. Da się ich przesuwać? Nie. Te, a wy co?
Oni też nie śpią, oni są nietoperzami. Dobra, ja też idę spać, bo jestem zmęczona. Widzicie, czemu ta pantka jest zawsze najsłodsza? Bo robi takie siumniumnio. Ej, ale gdzie ty płyniesz? Trzeba cię przypłynąć znowu, bo ty tak głęboko nie możesz pływać. O, pięknie. Leż sobie, leż. Pan Dziula. Idziemy wyrzucić niepotrzebne rzeczy. Chyba to było koło cmentarza. Jedenaście minut nagryłam. Idealna minutka. A wiecie, że pandy jedzą ciasta? Ciasto? No wow. Pewnie powiedzie no wow. No wow. Nie wiedziałem, czy tam nie wiedziałam. Ta podróba hakera, ten haker 1010 to już mnie rozwala totalnie. Taki cringe, ciągle. Nie cringe, co ja gadam. Nie cringe, tylko. No tak mnie wkurza to. Ten haker z 1010, on ciągle do mnie pisze w komentarzach, kiedy mam włączone. Ale kit, ale gówno. A ja mam lepsze pociski, bo jestem starsza. I jak napiszę, ale gówno. A ja piszę, z ciebie jest. Albo, ale kid, a ja piszę, z ciebie jest. No, więc podróbo hakera nie zadzieraj ze mną. Po drugie, jestem starsza, bo sama kupiłam Minecrafta, więc spadaj. Nara.